Chyba nikomu nie muszę przedstawiać Towarzystwa Płaskiej Ziemi, o którym w internecie jest ostatnio bardzo głośno. Ich ideologia opiera się w dużym skrócie na tym, że Ziemia tak naprawdę jest płaskim dyskiem, a Słońce i Księżyc krążą nad jego powierzchnią. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy takie osoby jak Leslie Benzies, Dan Houser, Aaron Garbett oraz Obe Fermej także należą do tego największego spisku na całym globie? Żeby móc udzielić odpowiedzi na to pytanie, będziemy musieli przeanalizować światy gier z najbardziej znanej serii należącej do Rockstar Games, czyli Grand Theft Auto. Tak więc odpalam intro i zapraszam do oglądania. Moją tyradę powinienem zacząć od tego, że światy we wszystkich grach z serii GTA składają się nie z całej Ziemi, a reprezentują tylko pojedyncze stany USA. Jednak zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Akcja każdej odsłony serii toczy się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Liberty City jest odpowiednikiem Nowego Jorku, Vice City to odpowiednik Miami, natomiast San Andreas znajdują się odpowiedniki Los Angeles, San Francisco oraz Las Vegas. Widać więc jak na dłoni, że Ameryka jest całym światem dla Rockstara, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby porównywać mapy z GTA do naszej planety. Pierwszą grą, jaką chciałbym dzisiaj omówić, jest GTA 3. Z racji tego, że jedynka i dwójka są dwuwymiarowe, a na cały świat możemy w nich patrzeć jedynie z góry, to nie jestem w stanie powiedzieć na ich temat zbyt wiele i dlatego postanowiłem je pominąć w swoim materiale. Natomiast trójka jest pierwszą grą z serii, która dzieje się w pełnym trójwymiarze, a tym samym twórcy stworzyli w niej pełnoprawny model Ziemi, który za chwilę poddamy głębszej analizie. Żeby móc dokonać odpowiednich obserwacji, musimy rzecz jasna wzbić się na jakąś większą wysokość. I pewnie od razu przychodzi wam do głowy, aby skorzystać z samolotu Dodo. Tylko problem jest taki, że lata się nim tak pokracznie, że bardziej będziemy skupiać uwagę na sterowaniu tym złomem niż na podziwianiu widoków. Ponadto nie mamy dostępu do żadnych helikopterów, a kiedy spróbujemy sobie zespawnować jakiś pojazd latający występujący w kodzie, to gra po prostu się zawiesi. W ten sposób twórcy bardzo skutecznie powstrzymali większość graczy przed sprawdzeniem faktycznego kształtu planety. Ja jednak tak łatwo nie dałem za wygraną i po długich rozważaniach wpadłem na dość nietypowy pomysł. Kazałem naszemu protagoniście udać się do baru i zamówić tam możliwie największą porcję gotowanej fasolki. W efekcie Cloud po posiłku miał takie gazy, że aż wzbijał się w powietrze na swoich pierdach i właśnie to pozwoliło mi zobaczyć całą prawdę o kształcie Ziemi w GTA 3. Pierwszym niezbitym dowodem na płaskość bądź kulistość planety jest obserwacja linii horyzontu. W przypadku kulistego kształtu byłaby ona nieco łukowata, a my powinniśmy obserwować chowanie się za nią obiektów, które są od nas najbardziej oddalone. Jak jednak możecie zobaczyć, wszystko jest tutaj doskonale widoczne, a horyzont układa się idealnie w linię prostą, tak jakby Pan Bóg wyznaczył ją linijką. Ponadto, gdyby Ziemia była tutaj kulista, to ze wschodniego wybrzeża Portland bylibyśmy w stanie dostrzec zachodnie klify Shoreside Vale. Tak jednak nie jest. Zamiast tego obserwujemy jedynie otwarte morze. Te dwa argumenty już wam powinny dawać wystarczająco dużo do zrozumienia, ale lećmy dalej. Pogadajmy teraz o ruchu Słońca nad całą mapą. Przypomnę, że zgodnie z ideologią płaskoziemców, Słońce nieustannie zatacza kręgi nad płaskim dyskiem, więc kiedy znajduje się ono blisko obserwatora, panuje na tym obszarze dzień, a gdy się ono oddali, zapada noc. Problem jednak polega na tym, że w grze nic takiego się nie dzieje. Nie trzeba być jakimś wybitnym astronomem, aby stwierdzić, że Słońce wcale nie zatacza kręgów na niebie. Co więcej, obserwując bocznie krajobraz z bardzo wysoka, będziemy mogli zauważyć, że Słońce wyłania się rano zza horyzontu, a pod koniec dnia chowa się za nim. I to także jest sprzeczne z tym, co mówią płaskoziemcy, ale sposób, w jaki oni tłumaczą wschody i zachody Słońca, jest tak pogmatwany, że nawet nie chce mi się tego interpretować. Czy jest więc możliwe, że twórcy z Rockstar nie chcieli się otwarcie przyznawać graczom do swojego członkostwa w tym tajemnym stowarzyszeniu i w związku z tym dali nam błędną wskazówkę co do kształtu naszej planety? Aczkolwiek istnieje też pewien odłam płaskoziemców, według których Słońce podczas zachodu chowa się całkowicie pod kopułą, a tym samym na całej Ziemi zaczyna panować noc. I powiem wam szczerze, to by chyba miało najwięcej sensu. Tylko pytanie teraz, jak wygląda w tej grze ruch Księżyca? Jest to możemy zobaczyć, że podobnie jak Słońce nie porusza się nad miastem po okręgu. Okazuje się, że w tej kwestii twórcy strzelili płaskoziemcom w stopę, bowiem nocą tarcza Księżyca stopniowo pojawia się na południowej części firmamentu. I jest to dla płaszczaków o tyle konfundujące, że nie mogą oni tego w żaden sposób wyjaśnić, nawet pojęciem perspektywy.
Z Księżycem wiąże się jeszcze inna dziwna rzecz. Mianowicie, kiedy oddamy w jego stronę strzał ze snajperki, to zmieni on swoje rozmiary. Dlaczego twórcy postawili tę sprawę w taki sposób? Nie wiem, choć się domyślam. A skoro już jesteśmy przy nocnej tematyce, to spójrzcie na gwiazdy znajdujące się na niebie. Istnieje pewna teoria, która głosi, że wszystkie gwiazdy poruszają się wokół kopuły Ziemi, wskutek czego możemy obserwować ich charakterystyczne koliste ścieżki ruchu. Jednak twórcy mieli na to całkowicie wywalone i w związku z tym pozostawili wszystkie gwiazdy w grze nieruchome. I tak oto dobrze nam znana konstelacja Rockstar pojawia się zawsze na wschodniej części nieboskłonu. Wypadałoby jeszcze sprawdzić, jak wysoko znajduje się nad nami w tej grze kopuła Ziemi, ale ze względu na to, że bohater bardzo powoli nabiera wysokości na swoich pierdach, to postanowiłem z tego zrezygnować i od razu przejść do ostatniego zagadnienia na temat płaskiej Ziemi. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak właściwie możemy zobaczyć na krańcu ziemskiego dysku? Wiemy tylko tyle, że na jego obrzeżach znajduje się Antarktyda, która jest jednak pilnie strzeżona przez jakichś złych ludzi, przez co nie można się zapuścić w głąb kontynentu. A jak tą kwestię rozwiązał Rockstar w GTA 3? Czy na krańcu mapy w tej grze także będziemy mogli zobaczyć Antarktydę oraz stacjonujących na niej żołnierzy? Zadanie to wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ twórcy umieścili pewnego rodzaju pole siłowe, które albo nas zatrzymuje, kiedy płyniemy łodzią, albo obraca nas o 180 stopni, kiedy lecimy samolotem Dodo. Pozostaje więc tam dolecieć na pierdach naszego protagonisty. Wystarczy się tylko uzbroić w cierpliwość. I to, co może was teraz wprawić w zdumienie, to to, że pole siłowe, o którym przed chwilą wspominałem, przestaje w tym przypadku na nas działać. Ale kiedy już prawie mamy rozwiązać największą zagadkę w historii geografii, gra niespodziewanie się zawiesza. I nie jest to jednorazowa sytuacja, tak się dzieje za każdym razem. W związku z tym, dotarcie na koniec mapy jest w tej grze niemożliwe. Widać, że twórcy już 17 lat temu doskonale przewidzieli, że gracze będą próbowali wszystkich metod, aby się tam dostać. Dlatego postanowili ich ukarać w możliwie najbardziej perfidny sposób, crashując grę. To tylko utwierdza nas w przekonaniu, że nawet Rockstar utrzymuje kwestię Antarktydy w głębokiej tajemnicy. I to już jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat GTA 3. Dlatego przejdziemy teraz do kolejnej odsłony serii, czyli GTA Vice City. Na jej temat nie będę się zbytnio rozgadywał, ponieważ niemal wszystkie aspekty mapy w tej grze prezentują się dokładnie tak samo jak w poprzedniczce. Horyzont jest idealnie płaski i żadne obiekty się za nim nie chowają, tor ruchu słońca jest identyczny jak na kulistej ziemi, księżyc stopniowo pojawia się nocą na niebie i powiększa się podczas strzelania do niego ze snajperki, a konstelację Rockstar zawsze możemy obserwować na wschodniej części firmamentu. Ponadto tuż przed krańcem ziemi występuje pole siłowe, które zatrzymuje łodzie i obraca helikoptery w stronę miasta, a jedynym sposobem na przekroczenie tego pola jest dolecenie tam, nie siedząc przy tym w żadnym pojeździe. Do tej gry udało mi się znaleźć w internecie zestaw polskich narzędzi. Wśród nich znajduje się tryb jetpacka, który umożliwia swobodne latanie po całej mapie z całkiem przyzwoitą prędkością. Innym narzędziem jest możliwość monitorowania oraz zmiany współrzędnych naszego położenia. Zaopatrzony w oba te gadżety, postanowiłem wznieść się na taką wysokość, na jakiej do tej pory jeszcze nigdy nie był żaden płaskoziemca. Zatem to, co za chwilę zobaczycie, może stanowić jedynie spekulacje twórców na ten temat. Na wysokości 2000 jednostek mapę zaczyna pokrywać tajemnicza szara masa. Z kolei na wysokości 2700 jednostek zanikają już ostatnie smugi kondensacyjne. Tym samym cała mapa staje się dla nas już kompletnie niewidoczna, ale mimo wszystko możemy lecieć jeszcze wyżej. Tutaj wkracza do akcji możliwość edytowania naszych koordynatów. Współrzędna, która określa wysokość, na jakiej znajduje się nasz bohater, to współrzędna Z. I wszystko, co musimy tutaj zrobić, to wpisać w podanym polu możliwie największą liczbę, po czym nacisnąć przycisk Right i... No tak, jednak nie da się wpisać dowolnie dużej liczby. Tak naprawdę możemy tutaj wpisać maksymalnie 38 dziewiątek. I jest to największa wysokość, na jaką jesteśmy w stanie się wznieść w tej grze. A oto co znajduje się na tej wysokości. Gra przełączyła się z trybu trzecioosobowego na pierwszoosobowy. Patrząc przed siebie wciąż widzimy błękitne niebo, ale kiedy spoglądamy do góry lub na dół, naszym oczom ukazuje się szara pustka. Mimo to jednak słońce nic sobie nie zrobiło z naszych poczynań i tak jak wcześniej nad nami świeciło, tak świeci nad nami nadal. Wygląda więc na to, że kopuła Ziemi w tej grze znajduje się tak wysoko nad naszymi głowami, że nigdy nie uda nam się do niej dotrzeć. A tak poza tym, to nie jest to zbyt odpowiednie miejsce dla zwykłych śmiertelników. Jako że działają tutaj jakieś bliżej nieokreślone siły, nasz bohater ulega dość znaczącej deformacji. Także wygląda, jakby był pod wpływem choroby popromiennej.
Na szczęście powróci on do swoich pierwotnych kształtów, kiedy zleci z powrotem na Ziemię, co właściwie mamy zamiar zrobić. A poczynione przed chwilą obserwacje pozostawia już płaskoziemcom do własnej interpretacji. Zaopatrzony w tryb jetpacka postanowiłem także zobaczyć, gdzie kończy się Ziemia w GTA Vice City. Po tym jak przekroczyłem barierę dla pojazdów, gra o dziwo nadal działała. Najpierw zniknęła nasza postać, a chwilę później zniknęła także mapa na radarze. Kiedy leciałem dalej, zobaczyłem, że woda w pewnym momencie się skończyła, a ja tym samym trafiłem do limbo. Panie i panowie, tak oto wygląda koniec świata w GTA Vice City. I nie ma tutaj żadnej Antarktydy, jak możecie teraz zobaczyć. Musicie mieć jednak na uwadze, że gra bardzo lubi się tutaj crashować. Na 10 wylotów poza mapę zawiesiła mi się aż 7 razy. To sugeruje, że chociaż Rockstar usilnie próbowało dochować tajemnicy Antarktydy oraz granicy Ziemi, to coś im najwidoczniej nie pykło i ustawione przez nich zabezpieczenia nie do końca działają tak jak powinny. Cóż, przynajmniej sprawdzały się dobrze w GTA 3. Tam o takich widokach można było jedynie pomarzyć. I tym oto akcentem przechodzimy do kolejnej odsłony serii, jaką jest GTA San Andreas. Tutaj trzeba zacząć od tego, że twórcy zastawili na graczy pułapkę w postaci mgły, która mocno ogranicza pole naszego widzenia. Ale od czego są mody? Dzięki nim możemy się przekonać, że horyzont ponownie jest płaski niczym 13-letnia deska. Oprócz tego słońce wschodzi i zachodzi tak jak na kulistej ziemi, a księżyc oraz konstelacje Rockstar zawsze pojawiają się w tym samym miejscu na niebie. Wszystko tak jak w poprzednich odsłonach serii. Jednak to, co się dzieje, kiedy wzniesiemy się na maksymalną możliwą wysokość, jaką jest liczba składająca się z 38 dziewiątek, to już jest zupełnie inna bajka. Tylko spójrzcie. Mimo, że wróciłem do gry, to na ekranie nadal widnieje menu pauzy. Otóż właśnie wylądowaliśmy w miejscu, gdzie widzimy jedynie te obrazy, które zostały zarejestrowane przez nasze gałki oczne jako te ostatnie. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie nigdy nie dociera światło słoneczne. Słowem, jesteśmy w czarnej dziurze. Czyżby udało nam się wreszcie wylecieć poza kopułę Ziemi w serii GTA? Nie możemy być jednak co do tego pewni, no bo nic przecież nie widać. Pamiętajcie, że jest to jedynie kolejna hipoteza postawiona przez Rockstara na ten temat, więc nie można powiedzieć w 100%, że coś takiego ma miejsce na prawdziwej Ziemi. W każdym bądź razie, kiedy znajdziemy się na wysokości 8 dziewiątek, to w końcu będziemy mogli zobaczyć niebo oraz naszego bohatera. Tyle, że światło odwala tutaj taką dyskotekę, że widok ten może wywołać ból oczu już po kilku sekundach. Wiecie, już chyba wiem, co to są za dziwne siły, które działają na tak dużej wysokości. Perspektywa! Nie no, jest to po prostu skutek nadmiernych załamań światła. Nie wiadomo, co je powoduje, ale to właśnie one sprawiają, że CJ wygląda jak jakieś ksenomorficzne wynaturzenie. To samo mogliśmy także zobaczyć u Tomiego w GTA Vice City. Pragnę też zauważyć, że słońce już na tej wysokości znajduje się wysoko nad naszymi głowami. A więc to sugeruje, że musi ono być gdzieś w czarnej dziurze. Wiem, że może się to dla was wydać idiotyczne, ale ja nie widzę innego wytłumaczenia. Gdy ustawimy współrzędną Z na 7 dziewiątek, to wszechobecne błyski światła zanikną i będzie widać całego CJ-a, ale nadal będzie on zgliczowany i będzie też drgał niczym chory na epilepsję. Po usunięciu jeszcze jednej dziewiątki, CJ już nie będzie zdeformowany i będzie wykonywał mniejsze drgania, a po usunięciu jeszcze jednej dziewiątki, wszystko powróci już do normy. Okej, podsumujmy więc wszystko, czego się właśnie dowiedzieliśmy. Tak mniej więcej mogą wyglądać warstwy atmosfery w GTA San Andreas. Na samym dole znajduje się troposfera, w której toczy się akcja gry oraz nie zachodzą żadne dziwaczne zjawiska. Wyżej znajduje się warstwa zwana Światłus Pierdolnikus, gdzie dochodzi do intensywnych załamań światła, wskutek czego obserwujemy w niej błyski oraz pozorną deformację ciała naszej postaci. Natomiast w najwyższych partiach atmosfery występuje nieznanych rozmiarów czarna dziura. I jako, że kompletnie nic w niej nie widać, to niestety nie można określić wysokości, na jakiej znajduje się granica kopuły Ziemi. Jakoby twórcy celowo chcieli tą informację przed nami zataić. Sami przyznacie, że wieje tutaj spiskiem na kilometr. A teraz zejdźmy na Ziemię i pogadajmy nieco o granicy ziemskiego dysku. Zapewne wielu z was wie, że kiedy opuścimy stan San Andreas, to będziemy lecieć nad wodą w nieskończoność. Nigdy nie natrafimy na żadną barierę, ani też nie dotrzemy na koniec mapy. Ale ja chciałem sprawdzić coś zgoła innego, mianowicie glitch z terytoriami gangów. Z tego co udało mi się wyczytać w internecie, musimy w tym celu wylecieć samolotem poza mapę i lecieć tak przez około 30 minut. Nie wolno nam w tym czasie pauzować gry, ani też zawracać do miasta. Ukradłem więc samolot Shamal i wybrałem się w tą jakże długą podróż w nieznane. Ustawiłem też stoper, aby odmierzył wymagane 30 minut, a w międzyczasie postanowiłem sobie zaparzyć herbatę.
Po upływie wyznaczonego czasu w końcu mogłem skierować samolot w dół i zwyczajnie się rozbić. A kiedy odwróciłem się pod szpitalem i spojrzałem na mapę świata, okazało się, że terytoria gangów nie zmieniły się nic a nic. Więc nie wiem, albo ja coś źle zrobiłem, albo to zależy od wersji gry. Zresztą nie zamierzam się nad tym dłużej rozwodzić. No dobrze, ale co powoduje, że nigdy nie dolecimy w tej grze na koniec świata? Już wyjaśniam. Otóż w odróżnieniu od GTA 3 i Vice City, twórcy zrezygnowali z pola siłowego, które nie przypuszczałoby pojazdów dalej, a zamiast tego zastosowali sztuczkę z generatorem wody. Kiedy wylecimy poza stan San Andreas, to wraz ze zmianą naszego położenia ów generator na bieżąco doładowuje wodę w naszej okolicy. Jednocześnie gra zapamiętuje, jak bardzo oddaliliśmy się od miasta, więc gdybyśmy chcieli zawrócić, to będziemy musieli przebić z powrotem dokładnie tą samą odległość. Konsekwencją triku z generatorem wody jest ciągłe przesuwanie granicy ziemskiego dysku, tak że nigdy nie będziemy w stanie do niej dotrzeć. A w jaki sposób kopuła Ziemi dostosowuje się do generatora wody? Tego to już wam nie powiem, ponieważ jest to na tyle skomplikowane zjawisko, że omawia się je dopiero na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk o zjawiskach nienormalnych i popieprzonych. Tak czy inaczej, jest to bardzo skuteczny sposób na zniweczenie naszych badań. Dobrze przemyślany i niemożliwy do obejścia. A skoro napomknąłem coś wcześniej o gangach, to wypadałoby teraz wyjaśnić jedną rzecz. Dlaczego Ballasi i Wagosi nienawidzą rodzin z Grove Street? Jaka jest w ogóle przyczyna ich konfliktu? Bo jakby na to nie spojrzeć, gra w przeciągu całego trybu fabularnego nie daje nam ani razu odpowiedzi na to pytanie. Jednak zważając na poruszony w tym materiale temat, wytłumaczenie tej sprawy okazuje się być zaskakująco proste. Otóż rodziny z Grove Street są ugrupowaniem kuloziemców, którzy gorliwie wierzą w prawdomówność NASA. Z kolei Ballasi oraz Wagosi należą do grupy płaszczaków, którzy polegają jedynie na jakichś durnych filmikach na YouTubie i starają się za wszelką cenę wyplenić ten kuloziemski bełkot. A skąd ja o tym wiem? No cóż, to są tylko moje spekulacje. Skoro w rzeczywistości występują spięcia między zwolennikami kulistej a płaskiej Ziemi, to wierzę, że istnieją one równie dobrze w GTA San Andreas. Jeżeli chodzi o uniwersum 3D omawianej serii, to pozostają nam jeszcze GTA Liberty City Stories oraz Vice City Stories. Jednak w ich przypadku Rockstar rzuciło pod nasze nogi kłody nie do przeskoczenia, bowiem obie te gry nigdy nie zostały wydane na peceta. A to oznacza, że nie można w nich odpalić odpowiednich trainerów i przeprowadzić badań geograficznych. Jedyne co można w nich ustalić, to to, że ruch Słońca po niebie, położenie Księżyca i gwiazd oraz obecność pola siłowego to czysta powtórka z GTA 3 i Vice City. Nic więcej nie jestem w stanie o nich powiedzieć, więc od razu przejdziemy do GTA 4. Tym samym wkraczamy właśnie do uniwersum HD. Ale czy zmiana silnika gry wpłynęła na poglądy twórców dotyczące aspektów naszej planety? Częściowo tak, a częściowo nie. Wiele elementów krajobrazu zostało zaczerpnięte z już omawianych w tym materiale odsłon GTA. Tak jak to głoszą płaskoziemcy, horyzont jest idealnie prosty i żadne obiekty, które są od nas bardziej oddalone, nie są przez niego zakrywane. Z kolei zgodnie z obserwacjami na kulistej Ziemi, Słońce nie zatacza kręgów na niebie, tylko wychodzi zza horyzontu i chowa się za nim. Zaś według samych twórców, Księżyc oraz gwiazdy pozostają nieruchome, a my możemy je oglądać w dokładnie tych samych miejscach każdej nocy. Księżyc ponownie pojawia się na południowej części nieboskłonu, ale tym razem bezsensowna teoria ze zmianą jego rozmiaru za pomocą snajperki została puszczona w niepamięć, zaś konstelacji Rockstar nie ma już tutaj wcale. A jeśli chodzi o rzeczy, które zostały wprowadzone dopiero w tej grze, to zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób układają się na niebie chmury. Jeżeli nie jesteście krótkowidzami, to z pewnością zauważycie, że formują się one na kształt koła, które jest nad nami wysoko zawieszone. I jest to dobitny dowód na to, że gramy pod ziemską kopułą. A skoro już o niej mowa, to myślę, że należałoby teraz pogadać o widokach, jakie możemy zobaczyć na bardzo dużej wysokości. Niestety nie udało mi się znaleźć do tej gry odpowiedniego narzędzia do edytowania naszych koordynatów, więc musiałem się posłużyć superskokiem Simple Native Trainera. I okazuje się, że Rockstar wymyśliło zupełnie nową teorię skłaniającą płaskoziemców do naprawdę głębokich refleksji. Otóż kiedy nasza współrzędna Z wynosi 850 jednostek, to zza horyzontu zaczyna się wyłaniać czarna masa, która stopniowo zakrywa całe Liberty City. A na wysokości 3500 jednostek miasta już w ogóle nie widać. I spójrzcie na kształt tej oto czarnej masy. Jest ona lekko łukowata. Nasuwa się tutaj tylko jedna myśl. Czy właśnie tak wygląda kopuła Ziemi według twórców? Że z dołu jest przeźroczysta, a z góry czarna? I że można się przez nią przedostać bez żadnego problemu?
Skoro tak, to dlaczego chmury i słońce nadal znajdują się nad naszymi głowami? Dlaczego kiedy wznosimy się dalej, one sprawiają wrażenie, jakby się wznosiły razem z nami? Dlaczego kosmos jest takiej samej barwy co niebo? A może to czarne coś wcale nie jest kopułą naszej planety? Dlaczego to wszystko jest tak pomatwane? Dlaczego ten świat jest taki skomplikowany? Twórcy doskonale zdawali sobie sprawę z niejasności swojej teorii, dlatego postanowili ograniczyć czas naszego tutejszego pobytu. Zastosowali więc sztuczkę, która nigdy do tej pory nie miała miejsca w serii GTA. Wiecie, co się stanie, kiedy będziemy się niestrudzenie wznosić dalej? Gdy znajdziemy się na wysokości 40 tysięcy jednostek, zaczniemy tracić zdrowie. Tak, mówię poważnie. W tej grze, na tak dużej wysokości, możemy po pewnym czasie zginąć. Aczkolwiek jest to logiczne, biorąc pod uwagę fakt, że występuje tutaj znaczny niedobór tlenu oraz zwiększone promieniowanie UV, co wpływa szkodliwie na zdrowie naszego bohatera. Po tej oto wyprawie w kosmos zdecydowałem się także wybrać w podróż na koniec ziemskiego dysku. Pożegnałem się ze swoją rodziną i znajomymi, zaopatrzyłem się w helikopter i ruszyłem. Spodziewałem się, że wycieczka ta nie będzie trwała zbyt długo i miałem rację. Ale zamiast dotrzeć na kraniec mapy, to po około 10 minutach z jakiegoś tajemniczego powodu znowu zacząłem tracić zdrowie i byłem zmuszony zawrócić, bo bym marnie skończył na otwartym morzu. I tego nie można tym razem tłumaczyć niedoborem tlenu czy zbyt dużym promieniowaniem UV. Wygląda więc na to, że mimo iż Rockstar ponownie zastosowało generator wody wraz z przesuwaniem granicy dysku, to jednak nie spodobały mu się tego typu wyprawy w GTA San Andreas, więc zaczęło karać graczy za ten występek, zabierając im zdrowie. No cóż, tyle dobrze, że gra się nie crashuje. A teraz nadeszła pora na ostatnią, najnowszą część serii, jaką od 2013 roku jest GTA V. Ale zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy sobie wszystkie cechy Ziemi, jakie powtarzały się do tej pory w każdej omawianej przeze mnie grze. Po pierwsze, Słońce wschodzi i zachodzi tak, jak to robi na kulistej planecie. Po drugie, Księżyc oraz wszystkie gwiazdy pojawiają się w tych samych miejscach na niebie, a naturalnego satelitę zawsze obserwujemy w pełni. Po trzecie, horyzont jest płaski niczym mózg płaskoziemcy, nawet jeżeli będziemy oglądać krajobraz z bardzo dużej wysokości. I po czwarte, za pomocą trainerów możemy wznieść się na tyle wysoko, na ile zapragnie nasza dusza. Nie stoją przed nami żadne ograniczenia. No może oprócz GTA 4. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ w GTA 5 twórcy, za wyjątkiem ruchu Słońca oraz położenia gwiazd, całkowicie zmienili swój dotychczasowy pogląd na Ziemię. Jedną z takich rewolucji jest zaimplementowanie faz Księżyca. Tak, nie przesłyszeliście się. Od teraz Księżyc nie pojawia się tylko i wyłącznie w pełni, tylko co każdą noc możemy oglądać jego różne kształty. Fazy te określają oglądaną z Ziemi część Księżyca oświetloną przez Słońce, a ponieważ Słońce oświetla jedynie połowę powierzchni Księżyca, jego fazy są rezultatem oglądania tej połowy pod różnymi kątami, spowodowanymi różnymi położeniami Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Ale jako że w tej grze Księżyc oraz Słońce na zmianę wyłaniają się i chowają pod kopułę, to przytoczony przed chwilą opis nie ma absolutnie żadnego sensu. Płaskoziemcy za to są święcie przekonani, że fazy Księżyca są spowodowane obecnością jakiegoś innego tajemniczego ciała niebieskiego, o którym pojęcie ma jedynie niewielka garstka osób. Prawdopodobnie dlatego, że znajdują się na nim jakieś cenne surowce mineralne. Rockstar jednak najwidoczniej nie należy do tej grupy i wobec tego nie zawarło owego ciała niebieskiego w GTA 5. Dodatkowo, jak już zdążyliście zauważyć, Księżyc zaczął poruszać się po niebie wraz z upływem czasu. Aczkolwiek podobnie jak w przypadku Słońca, jego ruch polega na pojawieniu się i znikaniu za horyzontem, co jest sprzeczne z ideologią płaskoziemców. Ale to nic w porównaniu do tego, jakie jeszcze inne zmiany twórcy postanowili wprowadzić. W poprzednich grach z serii obserwowany przez nas horyzont zawsze był płaski, nieważne jak wysoko byliśmy nad Ziemią. W Piątce natomiast możemy uświadczyć szokującą rzecz. Wraz z nabieraniem przez nas wysokości, horyzont staje się coraz bardziej łukowaty. A wiecie, gdzie jeszcze tak się dzieje? Dokładnie tak, na kulistej Ziemi. Dlaczego Rockstar po tylu latach wciąż nie chce ujawnić swojego prawdziwego zdania na temat kształtu naszej planety? Mogłoby wreszcie skończyć z podawaniem nam błędnych informacji i nie robić nas dłużej w konia. Już wam pokazywałem, jak wyglądają mapy we wcześniejszych odsłonach, więc raczej nie powinniście się nabrać na to, że w GTA 5 mamy kulistą Ziemię. Ten oto zabieg jest zwyczajnym złudzeniem optycznym. Ale pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego na nagraniu nie wzniosłem się jeszcze wyżej, żeby pokazać dalszą zmianę kształtu horyzontu. Otóż wierzcie mi lub nie, ale twórcy na tej wysokości umieścili niewidzialny sufit, który nie pozwala nam na dalsze wznoszenie się. I to nawet kiedy używamy noclipa. Jestem śmiertelnie poważny.
Dotychczas trailery pozwalały nam oglądać rzeczy, o jakich wersjach konsolowych moglibyśmy jedynie pomarzyć. A tutaj? Tutaj Rockstar postanowiło położyć temu kres, więc zapomnijcie o widokach pokroju zmutowanego Tomiego z Vice City czy intensywnych załamań światła z San Andreas. Podróż na koniec świata w GTA V to także jest ciekawa rzecz. Na pewno już wiecie, że kiedy oddalimy się od miasta na odpowiednią odległość, to nasz pojazd ulegnie samozniszczeniu, a nas z kolei będzie czekał pojedynek z nadpływającym właśnie rekinem. Jednak za pomocą noclipa możemy z powodzeniem oddalić się od tego zagrożenia i przebyć jeszcze pewien dodatkowy dystans. A dlaczego tylko pewien? Ano dlatego, że w pewnym momencie natrafiamy na niewidzialną ścianę, przez którą za cholerę się nie przebijemy. Skoro nawet trailery tutaj zawodzą, czego wcześniej nigdy nie miało miejsca, to twórcy chyba na serio musieli nienawidzić graczy za te ich badania geograficzne. Jedynym więc sposobem, żeby móc się przedostać dalej, to wziąć sprawy w swoje ręce, i nogi też, i zacząć płynąć o własnych siłach. I jeśli myślicie, żeby dopiero teraz ponownie użyć narzędzi, to jesteście w dużym błędzie. Po przekroczeniu tamtej niewidzialnej bariery, wszystkie mody odmawiają posłuszeństwa. Trainery nie chcą spawnować pojazdów, a noclip zupełnie przestaje działać. Musimy więc spiąć poślady i płynąć dalej. A teraz taka mała dygresja. Pamiętacie, jak w GTA 4 zaczynaliśmy tracić zdrowie, kiedy wystarczająco się oddaliliśmy od miasta? No to tutaj Rockstar poszło o krok dalej. Jak tak będziemy sobie niestrudzenie płynąć, to po pewnej chwili kopniemy w kalendarz. Tak, nie tracimy zdrowia stopniowo, tylko od razu giniemy. To chyba nie wymaga komentarza. Spisek twórców urósł do takiego stopnia, że całkowicie blokują oni tutaj działanie trainerów. A gdy to nie pomaga, to nas bezczelnie zabijają. Tym samym nie dają nam cienia szansy, żebyśmy mogli zobaczyć granice ziemskiego dysku. Jestem ciekaw, co takiego wymyślą w GTA 6. Czy w takiej sytuacji gra nam się odinstaluje? A może nasz komputer zostanie sformatowany? Póki co możemy na ten temat jedynie spekulować. Aha, i zapomnijcie o takich pierdołach jak na przykład siła Coriolisa, zaćmienie słońca, czy zmiana długości dnia i nocy. Być może Rockstar wprowadzi owe zagadnienia razem z dalszą ewolucją serii GTA. Słowem podsumowania, mimo iż twórcy często dawali nam błędne informacje co do kształtu naszej planety, dodawali swoje własne teorie będące sprzeczne z ideologią płaszczaków oraz starali się powstrzymać graczy przed prowadzeniem badań geograficznych, to jednak we wszystkich omówionych odsłonach GTA Ziemia wcale nie wygląda tak, tylko tak. Ale będąc teraz całkowicie szczerym, to jest to zupełnie normalne, że mapy są płaskie. Mają być one jedynie malutkimi fragmentami Ziemi, które prezentują pojedyncze stany USA, więc nie miałoby to w ogóle sensu, gdyby były one w kształcie kuli ziemskiej. Zresztą chyba ciężko byłoby twórcom taką mapę zaprojektować, nie sądzicie? A skoro mapy są płaskie, to nie ma co się dziwić, że horyzont także jest płaski. Zaś jego delikatne wygięcie w GTA V to zwyczajna sztuczka graficzna mająca na celu zwiększenie realizmu świata przedstawionego. Normalny jest także fakt, że Słońce wyłania się zza horyzontu i chowa się za nim. Tak przecież zachowuje się na prawdziwej Ziemi. A co do niemożności sięgnięcia kopuły, pod którą toczy się rozgrywka, to zapoznajcie się z takim pojęciem jak Skydome. TV Gry zrobiło nawet o tym materiał. I podczas tworzenia gier chyba nie trzeba było na tyle wiernie odwzorowywać rzeczywistości, aby dodawać pozorne ścieżki ruchu gwiazd na niebie. Ale mimo wszystko dziękuję wszystkim za zmarnowanie tych kilku minut swojego życia na poświęconą uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Ciach, bajera, ciach, bajera. W dupę chuja wsadzam se. Ciach, bajera.